5:30 rano i ruszamy. Trzeba zatankować furkę. A koniu chce się pić. Lejemy czarną werwę. Czarną werwę? Werwę? Duży Fiat. Werwa. Koń pić. Dziwne skojarzenie jakieś. Coś mi tu śmierdzi. Efekta i te sprawy. To zwykła jest. No i dobrze, no to co musi być. Efekta jest efekta, nie? Niech ma tą lepszą. 4,57 za liter. Dobra, i lejemy, panie, nie? Dobra, ja lecę kawkę robić, nie? Jesteśmy na wizji już. Najważniejsze, że uśmiech jest. Jest uśmiech na twarzy, bo musimy wam się pochwalić, że mamy znowu jakiś fajny temat ogólnie. Co to za temat? Same fajne tematy ostatnio. Taki fajny temat, że jedziemy znowu po kąska, który stał praktycznie podobno 15 lat w garażu, więc mamy tak zwane déjà vu. Wyobraźcie sobie, że jedziemy po samochód, jakim jest... A nie mów może jeszcze co tam. W sumie to i tak będą wiedzieć, bo po nazwie, nie? W sumie... Dobra, nie ma co robić tajemnicy z tego faktycznie. Co to za tajemnica? No, duży Fiat! Proszę was. Jedziemy pod kolejnego dużego Fiata. 7-3 rocznik. Tylko, że już takiego odpowiedniego jednak. No, mi się wydaje, że ten może być fajniejszy, bo 73 rok, Yellow Bahama. Oj, ale trzęsie. 1300 siedzib. Drugi zjazd. Coś jeszcze trzeba dodawać? No chyba wszystko, nie? Bo... Zastanawiamy się tylko, czy on będzie na klamkach na tych skalperach, czy na kasetowych. No właśnie, bo tego nie wiemy, a w sumie tego nawet nie widzieliśmy. Mało tego, brama od tego garażu też nie była od kilkunastu lat otwierana, także na dobrą sprawę nie wiemy, co tam zastaniemy, nie? Także... No, a ryba, gość od zadań specjalnych, jak zwykle, tym razem my jedziemy do Gorzowa, tak? Nie wiem, czy mówię. Tak, do Gorzowa. Do Gorzowa, no. To my mamy 2,5 godziny drogi i tak jedziemy w sumie po coś, czego nie widzieliśmy. Nie wiemy, czego się spodziewać na miejscu. Taki mały spontan będzie. Ale przemawia to za nami to, że to jest 7-3 rok, także jakby no już odpowiednia wersja. Takiego jeszcze nie mamy. I Yellow Bahama kolorek. Oryginał na czarnych tablicach. To wszystko jest prawdopodobnie. Podobno, no bo jakby... Musimy w ogóle, też mamy łopatę ze sobą, bo trzeba drzwi odkopać, żeby garaż otworzyć. No jestem ciekawy, co dostaniemy, bo wszystko zależy od tego właśnie, jaki jest stan, bo to też dużo o tym świadczy później, nie? Bo czy ile będzie z tym pracy, no, czy to jest do zrobienia, czy to jest projekt, który się nadaje tylko na części, no. Wszystko się rozwikła za parę minut, jak dojedziemy na miejsce. 12 minut jesteśmy na miejscu, także... Taki plan. Gorzów 9 km, dobra, lecimy sobie. Jak się pan czuje z tą sytuacją, że może być znowu nowe auto w kolekcji? Jestem na spodziewanie, nie. No. Entuzjastycznie nastawiony? Jestem spokojny, jakiś taki, aż dziwnie spokojny. Dziwnie spokojny, czyli że jak będziesz dziwnie spokojny, to że będzie dobrze. Tak myślę. Mało tego. Są tam jeszcze inne kąski podobno, ale... Takie rodzynki, to zawsze gdzieś coś musi być, jakieś dodatki, nie? Jakieś dodatki. W postaci... co tam było? Junaka? Junaka, Java 350TS. Java 350TS. I takie tam... Także już w razie czego wzięliśmy większą lawetę. Jesteśmy otwarci na propozycje, także... Tak to wygląda. Dawno do Gorzowa nie jechałem. No, fajna wycieczka. Zjedliśmy niedobre jedzenie z Orlenu. Mistrza. Z Orlenu siadanie mistrza, mimo że nie smakowało, no jak zwykle nieprzygotowani byliśmy do końca. Smak mistrzowski nie był jednak. nie. Ale wiesz co, ważne, że przygotowaliśmy się technicznie. Nie? My łopatę mamy, pasy mamy. Co, rolki mamy. Lewarek. Jest, tak jak mówiłeś, wszystko jest. No tylko kanapek nie było. No i to... Świateł w lawecie nie mamy. O! No nie wiem, czy jest się czym chwalić. Właśnie ogólnie przez noc mieliśmy około 3-4 minuty lampy, więc w sumie nie wiemy, gdzie jest problem z tymi lampami, no ale jedziemy, nie, na partyzanta. Czujnik wykrywania przyczepy, czy coś takiego się zaczął szwankować. Technologia. To jest to, widzisz.
No ale my znamy drogę, także światło niepotrzebne. Znamy drogę. Bo nie, na kablach się nie znam, nie pomogę. Postoję. Dzięki. Gmina? Santok? Santok. Się słyszę, że Sanok. Żeśmy zajechali. No ale powiem ci, że tak pomału adrenalinka zaczęła się udzielać. Już się zaczyna coś? Bo już dojeżdżamy pomału. To dobrze, to 6 kilometrów do Gorzowa, to już tak. Czuć już. Pachnie klasykiem. Pachnie starym dziadem. może być. Pachnie klasyczną dziadowską motoryzacją. Nie, myślę, że będzie dobrze. Chociaż no, jak stał 15 lat, no to. No ale też to jedziemy w szczytnym celu tak, nie? Bo to nie jedziemy sobie tak jakby. Jedziemy pomóc ludziom. Jakby to jest główne założenie. O to chodzi. Jakby pieniążki gdzieś tam są. Potrzebne są na opiekę ludzi starszych i na dobrą sprawę, no robimy to. No wiadomo, że my mamy w tym cel, żeby mieć takie klasyka, ale mimo wszystko kupujemy go w rozsądnych pieniądzach tyle, ile jest naprawdę wart. No nie będziemy wam zadać tajemnic, po prostu pierwsze co musimy go sprawdzić i dajemy pieniądze takie za to auto, jakie ten samochód naprawdę przedstawia. Także tu nie ma żadnych kombinacji i pieniążki idą na naprawdę szczytny cel. Myślę, że będziemy mogli w ten sposób jakoś trochę pomóc, nie? Mimo wszystko. O, tu widzę jakieś też. A są te bloki takie, wiesz, u nas takie mniejsze są, nie? To zawsze takie zadziwiające były takie wieżowce. Wieżowce. Jak w New Yorku. W Nowym Jorku. No tak, w naszym Brzuchowie najwyższe bloki mają 4 piętra. No. I to już. Tu i parter ma 4. A wiesz czemu do 4 piętra robili bloki, nie? Bo winda musiała być. Tak jest, od 5 piętra jest winda. A to już są koszty. Jeszcze weź zrób taką, co w bok jedzie. Dobra, a słuchaj, bo teraz byś mi musiał powiedzieć, czy w prawo, czy w prawo. Pana ci cały czas tutaj prościutko, tak jak na Grunwald. Prościutko? Na Grunwald, tak. Za 500 metrów na rondzie pierwszy zjazd. O, widzisz? Kolega podpowiedział. O, nówka asfalt się zrobił. Oj, koronawirus. A tutaj te tory pościągali? Nie, no tutaj ogólnie jest torowisko. Torowisko było. Tu było torowisko, no ale ogólnie mają, tramwaje mają i to takie nowoczesne. No, ale mówisz, tutaj leciało i to pozawijali. Pozawijali, no coś tu się zadziałało. Bo już tramwaje nie modno, ale jeszcze szyna wystaje. No, ty, ale by był złom? Ale by był pieniądz? No, może jeszcze drugi raz tu trzeba będzie przejść. No, dawaj, Antek. Antek. Zjedź z ronda. Dobra. Nie męczymy baterii, spotykamy się na miejscu. Ole, zarośnięte krzakami. Trochę stało, co? No, czasu? Trochę. 12, 13 lat. Otwieramy historię. O, jasny gwin. Ale zakurzony ty, ja pierdzielę. Czujesz ten zapach? Coś mówiłeś o skalpelach? No właśnie. Ale zapach ma. Powiem tak, co jest nieoryginalne. Z przodu dwa błotniki są nieoryginalne, bo skorodowały. Trzeba wymienić, w związku z tym też kierunkowskazy już są inne. Natomiast cała reszta... Aha, no i tu próg był robiony. No. Tu próg był robiony. Listwę mam progową tylko jedną od tamtej strony. Co na dole jest, no to tam nie wiem. Resory wymieniłem. Tablica ładna jest jeszcze, nie? No tablica jest jeszcze tego, jeszcze stylowa, że tak powiem. No. Można otwierać, śmiało. Ładny. Trochę się go odszczurzy. Oryginalny przebieg to ma na liczniku, bo ma ja wiem, to jest 120 tysięcy. No. No ale one tak po około 100 tysiącach musiałem robić remont silnika. Bo no tak, tak mają chyba, nie? Ten tłumik jak fajnie sztukowany widzę. A tłumik nie, to jest w ogóle samorób. Samorób? Kwaski taki samorób robiony do tego, bo to tłumiki szybko siadały. No tak. Co Łukasz mówisz, pompujemy powietrze najpierw? Otworzyć klapę? No, możemy. No, no to... Tu jest, nie wiem, gdzie to jest. No nie, co ci powiem.
Kąsek. Żółty. Tu, prapatrzyłem. Gumy wszystkie to pewnie już sparciały, bo tak płynu prawie nie ma. Nie? No to tu, tutaj zbyt czujniku nie ma. Chłodzącego też już nie ma, bo chyba gdzieś tam wy tego. To co przerabiałem, ja sobie przerobiłem tak jak tych nowych na elektryczny. Można na nim pisać. Kupiłem wiatrak elektryczny. Ale jakby ktoś chciał zmienić, to wystarczy przykręcić tam. Bo nawet te się, które są od napędu. No i dobra. Ale środek jest. No tylko mówię, z wyciągnięciem, ja tu kiedyś poradzimy sobie. Nie takie tematy, żeśmy ostatnio... Jak nacisnąłem hamulec, aha, to tak już zostało. Tak już został. Nie odbiły, nie? Nie odbiły, bo ten, bo to już tam te gumki skarciały. No dobra, no ale ja jest zakurzony, nie? Fajnie. No kurczę, to już taki jest. O co chodzi? A za co go złapać? Zawahasz sobie, złapiem. No. To zapasowe, tam jest narzędzia też. Coś co pan ma do zabrania z niego? Nie no, najwyżej do wyrzucenia. Aha, to wszystko tak stało jak stało. Co tam jest? Dobra, bierzemy to, będziemy sobie na miejscu oglądać już, nie? To jest klucz od świec, ja przedłużyłem. Znaczy mój stryj jeszcze przedłużył, żeby nie trzeba było się tak zginać. Nie? W środku jest to oryginalne. Sprytne. Oryginalny jest też tam narzędzia. Nie wie co. Swoje przestał. Troszkę. Dobra, słuchajcie, ja sobie tu idę, cofnę. No to cofaj, działamy. Jak to wyciągniecie, to mówiąc szczerze, nie wiem. Mówiłem, że co, skoszę... pokamerujesz trochę? No mogę pokamerować. Dobra. Mówiłem bratu, że skoszę te krzaczory. Nie trzeba nic. Nic nie ruszać. Nic nie zmieniać. Tak jak dobra, nie jest. Jak filmuje się, to ja też. Ale tablica? Fajne, no. Czarna blaszka to jest fajny efekt, nie? Także... I sobie taka ona jak nowa, nie? Ładna. Późniejsze modele już nie miały tych zamków nawet, nie? To miało tutaj otwieranie bagażnika z tego, za oto, nie? To jest 72, nie? Grudzień. To to chodzi. Dobrze, bo to jest ta wersja jeszcze na skalpelach tutaj, nie? Miała te klamki inne. Późniejsze modele miały już te kasetonowe. Te, tak, a to od 73. No? Będzie misja, bo trzeba będzie to powietrze napakować, nie? Bardzo się cię. Mam nadzieję, że nie są, tak, że tak. Sparciałe. Osoby jakieś czas temu do tego wybraliśmy. Też 15 lat działa to, także poradzimy sobie z tym. Ale klimat jest fajny. Yellow Bahama. Wiesz co, niech zatrzymał może te drzwi szerzej otworzymy, nie? O, będzie musiał tak się być, bo on dwa razy będzie, bo musi na wprost. Yellow Bahama. Trochę zarosło, co? Krzaczory też zarosły przy tym? Wiesz, tu nikt nie przychodzi. Powiem tak, jak Michał żył, to musiał go wymontować, zrobić tego. Michała nie ma, to już straciło ten sens. To szkoda po prostu to trzymać, może się jeszcze komuś tam przyda, wiesz. No, ja właśnie mówię, ktoś młody, tak jak Michał, by się tam tym miał zająć, jeszcze co innego. Się też, wiesz, pozbywamy większości rzeczy, bo to zalega, szkoda to w ogóle trzymać na cokolwiek. A jest takie, wiesz, a w później się przyda, później na zachód. Nie, no właśnie, rośnie. A wiesz co, i koszty rosną. Jeszcze śmiało. Ale tutaj nie zahaczę? Nie, to jest, też jeszcze, poczekaj. No dawaj, jeszcze. Śmiało, jeszcze. Jak się cię akcja? Jeszcze. Jeszcze. Dobra, dawaj. No jadę, to do środka akurat wejdą, nie? Będzie okej. Okay. A co, na felgach go wieziecie, nie? Co, będzie, chcecie to dopompować? A, dobra, to jeszcze. No, to powietrze, tak? Dopom. No ale stare, dobre czasy, nie? Czy one dobre? A wiesz, o ile on ludzi do ślubu zawiózł? Najpierw mojego brata, potem mnie, potem kolegę. Jeszcze z dziedziny kogoś? Oni to za 4 śrubowce. Uważaj, tam jest ten, czekaj płot. I słuchaj, on dalej mógłby, gdyby był w dobrym stanie, takie odświeżone pewnie. Tylko, że ślubów nie ma teraz. Poczekaj. Dopiero co będziemy śledzić. Myślę, że będzie okej już, nie?
Takim to już chyba nigdy nie chciał jechać. Nawet wyremontowany. Jest są do ślubów. Oczywiście dużo, no. Jak ktoś tam jest wariat, to jeźdź, nie? Już ja bym wolał Mustangiem. Rozmawiacie człowiekiem z branży ślubnej. No, właśnie. Która średnio się ma w czasach COVID-u. W czasach COVID-u to takim nieodkurzonym można. No, w czasach COVID-u tak. Można nawet pchać. Słyszałeś, jakie jest największe kłamstwo, nie? Zdezynfekowano. A, no. Największe kłamstwo. Słyszałeś? Do góry i wysuwać. Wiesz, to tylko, tylko pasjonat może coś takiego zrobić, tak jak u nas z tymi rowerami. Ludzie przekazują po prostu tysiące tego, tych części, tych rzeczy, ale nie ma tego komu naprawiać. No, tamtego kupiliśmy za grosze, ja to Łukasz chciał kupić, nie? I pakowanie w niego jest 4 razy tyle niż kosztował samolot, nie? No ale to już się robi bardziej dla idei. No, ale ten kto kupuje, powinien sobie zdawać sprawę, nie? No pewnie, że tak. Kupuje rzęka, nie? Będzie dobrze. Co, ten kompresor masz? To dawaj kompresor na to, nie? Nie, bo kompresor to z zapalniczki by musiał, wiesz, ale... Bo wiecie, energii nie ma, bo jest odłączona, nie? Aha. No odłączona, żeby nie płacić. Dobra, jest. No, chodzi o to, że napompujemy z tego na lawecie ewentualnie, albo w ogóle, no bo no, i laczki i tak... Czy co, bez pompowania na felgach? Tak, pójdzie. Się wydaje, że te opony już raczej swoje przeżyły, nie? Na bezpieczeństwo nawet. To znaczy one, tak, one jak stały w jednym miejscu, skraczały, to pokrytały na felgach. Czyli na felgach. A to felgi stalowe są? Tak. Czy aluminium? Proszę, XXI wiek, XXI wiek, a korbka jest. No dawaj. Zablokowałem tego dysku. Wracamy do korzeni. No ciągle. Zbaraś! No poczekaj. W połowie jesteśmy. Siłownia zamknięta, ale proszę. Kowrotek swoje zrobi. Tak. Siłka na nielegalnie. Ale jest nas do 5 i zachowujemy odstęp, więc jest w porządku. Siłą i godnością. Tak. Ja też. Kupię siłę. Tak, to rzucę. Właśnie biega? No próbuj. Blisko. No to idź to załatw. Troszkę dalej. Troszkę dalej. No poczekaj, teraz może pójdzie, czy nie? Głębiej. Przy koszu tym czarnym jest. No zaraz. Może wpadł do kosza. Spoko. Uparta, nie? No to dobrze. Co za prawy wahacz, nie? Z tyłu. Za ten, za to. Szybcie, jak ci się podoba akcja? Jak na morzu. To ile? 10, 12 lat to? Więcej, od Michałaś pierwszy to już jest 12 lat, nie? 13 lat stał. 13 lat. No to ładny. Ładny wynik. No i tak to wszystko niszczeje, w tak wszystko. 12, nie? Nie, 12, faktycznie. A nie, 13. I tak to wszystko niszczeje, nie? Idzie w zapomnienie.
No nie ma, no właśnie o to chodzi. Dobra, chyba już będzie. Teraz tym bardziej, wiesz, widać po prostu, jak ludzie wyrzucają to, co mają w domach, bo się nie mieszczą, jest im ciasno. Mają już tam metrów, a... To co, Szymcio, my musimy się odsunąć. No, myślę, że ciutkę to... To odsuń się tam do wujka. Chodź. Nie no, to linka chyba tam wielotonowa, to ona nie pęknie. Wielotonowa linka? Tata, to waży wielotonowa? Tata, ta linka waży wielotonową? No, z 10 ton może. Linka? Jak? Linka? Linka, no, weź sobie oczka, wytrzyj, masz ten. Ale ona waży 10 ton? Nie, ona może pociągnąć. Ile ton ta linka wytrzyma? Na pewno. Zobaczymy, czy w ogóle się ruszy. Dobra, my się odsuwamy. Ty stań za mną. A dobrze zahaczyłeś? Nie dostanę wyżej? Nie, no za podwoje, nie? No dawaj, bo to jest scena już. Ty za mną, Szymcze. Nie idzie nic, nie? Ty za mną musisz stanąć, za mną. Żebyś nie, jakby wiesz, coś się oderwało. No, bo teraz musimy się odsunąć, wiesz? Nie idzie, nie? Młotkiem z fargi pokukał? Z fargi to nic nie da, bo to zaciski są zaciśnięte. To nie ma sensu. To no, trzeba... trochę tego powietrza nie mamy, kurde. Mówisz nie ten, to masz dalej duży kabel od tego? No, cała zabawa na tym, żeby go wyciągnąć teraz za pomocą tych urządzeń, które tu są. Nie wystarczy wyjechać tam? Nie, no bo trzeba najpierw ten samochód było... On nie jeździ. On nie jedzie. Żeby pociągnąć ten samochód? Słuchaj, tu Szymcio wpadł na pomysł, że w razie czegoś można by było samym samochodem wyciągnąć go najpierw. No, właśnie. O, Szymcio! Kreator! Zbiornik jest pod schodem. No wiem, ja miałem za most, ale tutaj jest... A, to na tych... Na deskach to się nie utrzyma. Chyba, wyrzucam co? No i chodź. Dopóki nie ma auta, to ja wskoczyłem. No! No wezmę, już idę. Co to jest? Ale o co pytasz? Niebieski. To jest podnośnik, żeby podnieść samochód trochę. Nie myślałem, że to waży, że ta linka waży 10 ton, ale 10... To jest w ogóle chyba 10 ton. Tak 10 ton to jest jeden słoń. 10 ton to jest. No. Co? Co, będziecie pojedynczo w koła? Tak, no. Jest koralka. Mogę trzy. Życie. Kiedyś taki fiacior to marzenie, nie? Wszystkich fanów syrenek i małych fiatów. Chcę jeszcze jedno, jak to skomieruj. Ja jestem drugim właścicielem, bo pierwszy był mój streamikał. Ta będę też zginął na przejściu, na pierwszy. Ale to on go jeszcze kupował wtedy, jak były jeszcze tak zwane bony. Te towarowe? Tak, bo za dolary, bo dolarów nie mogłeś nic, nie mogłeś się nie obracać, więc trzeba było sprzedać dolary i kupić bony. I za te bony mogłeś na przykład w Peweksie coś kupić. No znam to, znam to. Ale mogłeś też kupić samochód i akurat to była wersja eksportowa.
dlatego że w tym czasie miałem wszystkie zmiany biegów tutaj w kierownicy, a tak sportowa. Ja jeszcze kiedyś znalazłem pod tapicerką taki papier, gdzie napisane było zagranica, nie? Tam też na montowni jeszcze. Dziękuję. Miałem trzy. Zostało jedno. A jak ci jest zimno, to musisz to iść do samochodu. No nie trzyma. Nie trzyma nie chyba. Nie jest napięta. Dajesz radę? No niech pan uwaga, bo jak tam się coś w nim urwie, nie? To czym cią? Ty musisz zejść teraz, kochanie. Nie, tam, nie tu. Zejdź, dam na mnie. Jeśli inaczej możemy zrobić, odpaczę lawetę, wezmę normalną linkę i się go busem wyciągnie. No tak tutaj właśnie mały mówił, to był najlepszy pomysł. Szymcio, no, Szymcio! Bo tak to może lepiej będzie i bezpiecznie. Dobry pomysł. Zaczepiona i by ten samochód zaczął. Odejdź, odejdź, odejdź. A teraz będzie inaczej, wiesz? Teraz będzie tak, że oni odczepią lawetę i wyciągną ten samochód za pomocą linki na tych jakichś rolkach. Tutaj i tak jest linką? No pewnie. Mam dwa najlepsze pomysły. Ale chciałbym teraz na tamty wejść. Także Szymona to na każdą misję jak najbardziej pomysłowy kreator, twórca. Tak główka pracuje cały czas. Jest kotek, tutaj na głowie jest. Trzymaj, Marek. Idę zobaczyć, co to jest. To jeden pies, nie ma kierownicy na kastelolkach, nie? Action. Kręca. Dobra, tego normalnie wrzucę. Tego wrzucę, poczekaj. Nie, dobra. To próbuj trochę. Szkoda, nie, nie, nie. To w ogóle, czy weź trzymaj, co? Ja ten zerknę, zobaczę. Grzegorz, czekaj! No dobra, dawaj! Uważaj, Szymok, bo... O, puściło koło! Koło puściło, hamulec. Dobra, stop, stop! Dobra, teraz wiesz czemu przeszło? Musimy go przepiąć. Bo ten zjechał już. Tak, nie? Puścił hamulec. Chodź, będziesz kamerzystą. Gdzie jesteś? Tam, dziadek. Szymon! Chodź, będziesz kamerował. Chwilkę. Zobacz, on już się kameruje. Także trzymaj ładnie. O, tak jak trzymasz, jest okej. Okay. Dobra,
masz jakieś ty kamerować? No, możesz w środku tutaj zobaczyć, proszę. Takie kiedyś były autka. Jak ci się podoba? Może być. Radio Safari. Klasy. A ja uwielbiałem duże Fiaty, bo one miały ładną... To nic, ładna jest ta, te światełka migały, kierunkowskazy, takie czerwone, zielone. Ten licznik taki wysuwający się, taka piękne, nie? Tak, piękne. Starożytne. Szpachel tutaj taki? Co? To zamazałem gdzieś tam. To jeszcze szpachel tutaj nie. Ja chciałbym jeść. Trzeba by się rzucić do domu? Kurczę, ciężko będzie, Szymonku. To taki ten, antykorozyjny. Ja może zadzwonię do mamy, wiesz, zapytam się. Grzechu, ile to zajmie? Pół godziny jeszcze? Co? Czekaj, zadzwonię do mamy, żeby po ciebie przyjechała, dobra? A co? Gdzie? Szymcio by do domu chciał jechać. Toaleta, czy? Wujek, potrzymasz? Nie, po prostu. Tak. Ale co, opony na Allegro jeszcze by zeszły? Na samobójcy. No i do płotniki i kierunkowskazy do wymiany. Na tak jak powinny być, takie wąskie, chromowane. No, ale to... I tu powinien być kierunkowy. Tak, jeszcze, no ale to już będzie mieli coś takiego, nie? No. A te z tyłu, to co to, co to tutaj jest to? Do czego to służyło? Wentylacja niby, to są chyba trapy, co? Nie. To jest wentylacja? Wentylacja, jest, no. Oczywiście. To jest oryginalna wentylacja. Te nowsze miały takie długie, nie? No. A te stare... Aha. Znaczy z każdym rokiem było coraz brzydziej. No, zabierano pewne rzeczy. I te klamki mówię później, takie co to nowe stawili, nie? Jest takie, jeszcze wiesz, antena. To bezpieczne tak zwane. Antena jest jeszcze od tego, nie? To są takie z Wartburga, nie? Te otwiera... Te... I tam wracam do domu. Nie, to są oryginalne kwiatowskie. Nie, to nie było. To jest licencyjne. Aha. A ta przyciepniamy do tego i ty wracamy. Jest 28 tysięcy, czyli jest 128 tysięcy. No to zapiera, to niewiele zostało, silnik, nie? Silnik był po remoncie, po 100 tysiącach. No ale jaki mam jest teraz w stanie, to nie wiem. To pewnie zapiera. A jaką najdłuższą trasę miał? Może. No, z Gorzowa ta ekipa, to tym Fiatem kombinie, to cały świat przejechali. No gdzie? Musimy mieć trochę części. No na pewno. No też tu wielkiej filozofii przy naprawach nie ma, nie? Nie, właśnie to jest to. Masz gaźnik, coś się tam zapka, rozdzielać świece, ten to jest, wiesz, coś tam pęknie, coś tam się tego, ale to wszystko jest do naprawienia. Natomiast w dzisiejszych samochodach komputer zarządza i tam już nic nie zrobisz. Co? Wideo. Idzie drugie koło? Patrzę tak tu wszystko. Tylne koło, prawie stoi. To... Jak chuj idzie, to już jest pół biedy, nie? Oceluj tylko kołami na jazdy. Dobra. Chcesz się zmienić, to powiedz, bo...
No to wężdżka, ale idzie? Idzie, idzie. Powiedz mi tylko druga strona jakby coś, nie? Bo ja nie widzę. Nie widzisz? Wiesz co, dobrze, trochę w moją stronę, trochę kręć. O. Idzie, idzie. Jak w 73. Zatka opona, że jak się rozwarstwia. Rwie się, widzisz? Opona. Pani się rozwarstwia opona. Nie stał. No. Dawaj, zmiana, Łuka. Nie. Co? Tam dobrze. Łukasz przejął inicjatywę korby. Tak ja się... bym się zmienił na twoim miejscu, nie? Ale znacz jak ci ciepło. To się zmienimy. Tutaj koniecznie kolegę musimy tutaj... Teraz jesteś... My jesteśmy z tobą, wspieramy cię, tak. Trochę daj w lewo. Dobra, dawaj, spróbuj tam trochę, bo widzę, że tutaj... Kurczę, teraz w momencie, kiedy byłeś w głównym kadrze... Brzeg z puchem. Ale słuchaj, powiem ci, aż tutaj to ciepło czuję. Delikatnie spręcz tam, koła. Bo tata wie, dlaczego czujesz, bo chcesz się tam. Mam znowu déjà vu. Szybko ciepło się robi. A na kamerze tego nie widać. Nie widać? Nie. Tu jest spokojnie. Do ciebie, trochę. Pokaż tata. Trochę do ciebie. Mowa. Bo spadnie, spadnie. Tu, czekaj Grzegorz, w naszą stronę. O. Jest ruch. No, strzała opona. No, strasznie ciężko idzie, wiesz? No, Allegro zejdą, mówię ci. Można powiedzieć opony vintage. Vintage. Dam trochę wyciągarca począć, wiesz? To teraz ja. Teraz ja może, teraz ja. Się trochę. Daj, teraz ja. No tak, właśnie miał też swój wkład. Mój brat też jest słusznej postury, więc sobie radzi. Oczywiście ta perspektywa jest nieco bardziej podobna. Co chcesz przez to powiedzieć? Że ci się nie podoba? Że brakowało mi tego. Brakowało ci. Ja to tak mogę zarabiać. Proszę? Ja to tak mogę zarabiać. Możesz tak zarabiać? Dobrze. Jeszcze 15 aut dzisiaj. I dniówkę masz. Za 60. To cielinkę teraz zmienimy. Co Szymek, nie idzie? Idzie, patrz. Nie no, jest gość. I każdy ma wkład w wciąganie auta. Dobra, starczy. Od smaru się tam nie umarł. No właśnie. Dobra. No, wiesz co, Szymon, to ja nagrywam, tak? To drzwi zostawiam ci otwarte. Historia PRL-owskiej motoryzacji. No to tak koło, można powiedzieć. Bardziej kołowrotek. Na ten moment. No, co więcej, historia polskiej motoryzacji zakręca kołowrotek. Może tak stać. No i dobra. Ale powiem, z boku prezentuje się naprawdę zacnie. To prawda, nie błyszczy. Jak Łada. Ale zacnie. Ale zacnie. Damy radę ryba we dwóch, bo tak dupę na brzuszu. Mogę tak jechać.
Ja go nawrócałem. Nie no, coś tam. To mocno? Aha, prawa strona. No trzeba trochę. Idźcie od tej strony. Nie, to działa. No ciężko będzie, tu za sklepach łapcie, ja tam za sklepach. No chłopaki. Razem, musimy razem przejść. Razem. Poszło kawałek? Jeszcze. A ty tego rozbuję i tak wiesz. No to dobra. Do ciebie? No, trzy, cztery. Super, super. Podobało mi się, jak tak skakaliście. O, spoko. Ja kiedyś nim zajechałem i tak mnie przyblokował, że nie mogłem wyjechać. No to z kobietą z moją gierką rzućmy do tego, tył. Tył jest lekki, tam nic nie ma. No właśnie, pusty bagażnik. Przód jest ciężki. Ale jak sporo ważył, nie? Jak na taki. Ja wiem, 1000 kg? 1000? No, 1000 kg, to jest mało. No. Ile paliło to cudo? O, dużo. Dycha to spoko, nie? No trasie to tak ja wiem, około 9. To też zależy jak jechałeś, nie? Co, ja mam Renówkę Clio z turbo, to w mieście też dychę pali. No tam cudów nie ma. Czy masz na gaziku, czy na tym dniu, dycha to. Dycha tak. No, dużo skarbów garażowych. No dobrze, szukaj, może coś fajnego jeszcze będzie. Klimaciarskie opakowania. Różne. Już jak ja bym wiedział, że takie klamoty potrzebujecie, to mówicie, jak jeżdżę, jeździłem po te rowery, to... To garaże są pełne. No mówię ci, że takie rzeczy stare, Marek, to musiałbyś mi zdjęcia wysyłać i wtedy ci powiem, czy brać, czy nie, nie? I na przykład do pomidorów były bardzo dobre. Półka zrobiona z kijów hokejowych. Nie, szybko. Istne wariacje. Kiedyś wykorzystywało się wszystko, nie? Co można było. Specjal. No właśnie, kiedyś miało to wszystko jakoś wartość. Zakłady sportowego. Polsport. Wariactwo.